Dzień dobry, szanowni państwo. U mnie wybiła już godzina 16:30, więc chyba powinniśmy już punktualnie zaczynać, tylko bardzo bym poprosiła o jakąś informację na czacie, ewentualnie od moderatora, że jestem słyszana przez państwa i możemy zacząć rzeczywiście, że nie ma tu żadnych problemów technicznych. Także bardzo proszę o taką informację i już zaczynamy. Tak, więc chyba jest wszystko w porządku. Jeszcze pani Agnieszka pisze, także dziękuję za to, więc rozumiem, że państwo słyszycie, także cieszę się. Szanowni państwo, ja nazywam się Ilona Gumowska-Grochot i będę miała tę przyjemność poprowadzić dla państwa webinar dotyczący edukacji regionalnej w województwie lubelskim, a dokładnie to właśnie oparty o treści z województwa lubelskiego. Króciutko powiem o sobie, bo tak poproszono, żebyśmy się przedstawili, a jest ta informacja istotna. Jestem wykładowcą w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS w Lublinie. Pracuję już 13 rok właściwie, właśnie ucząc przyszłych nauczycieli polonistów przede wszystkim, ale również edytorów. I dla naszych studentów prowadzę właśnie takie kursy na przedmiotach regionalne dziedzictwo językowo-kulturowe, ale też dziedzictwo kulturowe w regionie. I ja z wykształcenia jestem polonistą, ale tak ściśle specjalizuję się w językoznawstwie, zwłaszcza właśnie w językoznawstwie, które skupia się na terytorialnych odmianach polszczyzny, więc na dialektach i na gwarach. I nie ukrywam, że to podejście jest mi najbliższe, a więc właśnie język, który ukazuje nam kulturę, a właściwie kultura, która w języku się przejawia. I też w tym moim webinarium dzisiaj będzie, mam nadzieję, tego podejścia dotyczącego języka i kultury dużo. Więc no, mam nadzieję, że takie podejście językowe, językoznawcze jakoś państwa zainspiruje, bo rzeczywiście tak jest, że daje ono bardzo dużo możliwości i mam nadzieję, że za chwilę się państwo o tym przekonacie. Ale jako, że organizatorzy poprosili mnie o odczytanie takiego krótkiego oświadczenia, do czego niniejszym przystępuję. Mam nadzieję, że to zajmie chwilkę. I też, tak jak tutaj państwo widzicie, niniejsze webinarium prowadzone jest w ramach projektu szkoleniowego Edukacja Regionalna z Etnoekipą, realizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury do prowadzenia lekcji i zajęć dotyczących dziedzictwa lokalnej i regionalnej kultury ludowej oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Zadaniem webinariów jest również pokazanie możliwości wykorzystania serii Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Wyprawy z etnoekipą Poznaj Dawną Wieś w pracy z uczniami szkół podstawowych. Zestawy pod tym tytułem, składające się z 6 książeczek tematycznych, zostały na przełomie roku 2023-2024 rozesłane do każdej szkoły podstawowej w Polsce i mogą być przez państwa wykorzystywane w pracy z uczniami. Po zakończeniu tego webinarium prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety online, w której mogą państwo również sformułować swoje propozycje dalszych działań. Przypominamy, że webinarium jest nagrywane i będzie w niedalekiej przyszłości udostępniane na stronie www.webinariaetnoekipa.pl. Zapraszam zatem na webinarium Edukacja Regionalna z Etnoekipą, dedykowane nauczycielom i edukatorom z województwa lubelskiego. I przechodzę, słuchajcie, drodzy państwo, już do merytorycznych treści. Niemniej jednak chciałabym państwa od razu uprzedzić, ukierunkować, że to dzisiejsze webinarium będzie miało taki charakter wprowadzający do właśnie kultury, języka, a zarazem edukacji regionalnej w oparciu o treści charakterystyczne dla województwa lubelskiego. I tych treści takich wprowadzających pewnie dzisiaj będzie więcej. Natomiast zapraszam już dzisiaj na to webinarium drugie, jeśli się nie mylę, 16 maja. I tam już zupełnie praktycznie przełożymy właśnie te treści na edukację regionalną, i sposoby, właściwie metody wykorzystywane w edukacji regionalnej. Natomiast to nie znaczy, że dzisiaj tych praktycznych wskazówek również nie będzie, ale zależało mi na tym, żeby to wprowadzenie no takie pogłębione jednak zaprezentować.
I tak jak Państwo widzicie, tutaj króciutki plan tego webinarium dzisiejszego, ona ma dwie części. Pierwsza część wprowadzająca, powiemy sobie króciutko, czym jest edukacja regionalna, ale ja myślę, że w tym gronie, w którym jesteśmy, a jest nas już widzę 14, nie będę nikogo przekonywała, że edukacja regionalna jest ważna i jakie są jej cele najważniejsze i tak dalej, bo myślę, że no właśnie w tym gronie wszyscy jesteśmy przekonani, że rzeczywiście jest istotna. Potem chciałabym przejść do najważniejszych informacji o Lubelszczyźnie, takich właśnie z próbą odpowiedzi na pytanie, czym ta Lubelszczyzna jest i czy Lubelszczyzna to to samo co lubelskie i czy jest w ogóle taki region jak lubelskie i jeśli tak, to jakie są jego granice. Potem powiemy sobie krótko również o gwarach Lubelszczyzny, no bo tak jak mówiłam, to podejście jest mi najbliższe, ale też właśnie pokażę Państwu kilka przykładów, jak język a kultura, takie podejście właśnie, bo to jest właściwie można powiedzieć metodologia cała, można by ją też nazwać etnolingwistyką, jak ona próbuje właśnie wybierać te treści, które język pokazuje właśnie nam i mówi o kulturze regionalnej. Potem pokażę Państwu źródła wiedzy o kulturze i gwarach Lubelszczyzny, zarówno takie źródła monograficzne, pisane, ale również internetowe, bo muszę Państwu przyznać, że Lubelszczyzna ma to szczęście, że jest regionem, który naprawdę dużo może zaoferować, jeśli chodzi o różnego rodzaju opracowania i chciałabym, żebyście Państwo te opracowania dzisiaj również poznali. A w drugiej części przejdziemy już właśnie do omówienia takich tematów, dwóch właściwie z tych sześciu, które zaproponowano w serii Wyprawy z etnoekipą, a więc do tomu pierwszego, gdzie tematem tego tomu są właśnie dom, wieś i to najbliższe otoczenie. I króciutko, ale mam nadzieję wrócić również do tego w tym drugim webinarium majowym, do tego tomu szóstego, zobaczcie, czyli pierwszy i szósty dzisiaj, kartki z kalendarza, a więc jak świętowano i wybrałam właściwie takie dwa najważniejsze okresy, a więc zimowy i wiosenny, ale jeszcze do tego mam nadzieję wrócimy. I proszę Państwa, króciutko, ale chcę, żeby Państwo również, myślę, że niektórzy z Państwa to wiedzą, ale krótko chciałam jednak nawiązać do takich opracowań z zakresu edukacji regionalnej, do których naprawdę warto sięgnąć i myślę, że tutaj takim nazwiskiem, bez którego się obejść nie możemy, to jest nazwisko profesora Jerzy Nikitorowicz, twórca właśnie książki, którą Państwo, okładkę tutaj tej książki Państwo widzicie, Edukacja regionalna i międzykulturowa. I przywołałam za profesorem Nikitorowiczem właśnie taką definicję, czy można powiedzieć opis, czym edukacja regionalna się zajmuje, a więc zobaczcie Państwo, edukacja jest to edukacja inaczej środowiskowa, wszelkie działania przekazujące wiedzę o ojczyźnie prywatnej i kształtujące więzi. I to dla mnie są, ja też spróbowałam tutaj Państwu podkreślić te słowa kluczowe, a więc jest to z jednej strony wiedza o kulturze regionu, tej właśnie tak zwanej małej ojczyzny, ale z drugiej strony bardzo ważne słowo to są więzi, a więc to, że nasi uczniowie, słuchacze, z którymi pracujemy, chcemy, żeby właśnie tego typu więzi ze swoją małą ojczyzną również mieli. I nie dość, że mieli, to również je pielęgnowali, bo to bardzo ważne. I tak jak tutaj Państwo dalej możecie przeczytać, ja też od razu przyznam, nie będę wszystkiego, co jest na prezentacji, czytać i komentować jakoś szczególnie, ale ta prezentacja będzie również dostępna później, więc w każdej chwili Państwo możecie do tych treści sobie wrócić. Natomiast właśnie Jerzy Nikitorowicz podkreśla, że w edukacji regionalnej bardzo ważne jest zaangażowanie właśnie naszych słuchaczy w treści, związane z regionem, z kulturą regionu, z językiem regionu, ale też właśnie zwracanie ich uwagi na pewną ciągłość kulturową tej grupy, która zamieszkuje dany region. I przez właśnie kultywowanie tego związku z małą ojczyzną zwracamy również uwagę naszych słuchaczy na te wartości właśnie uniwersalne, a więc z jednej strony lokalnie, regionalnie, ale z drugiej strony no właśnie, nie chcę powiedzieć globalnie, bo niektórzy tego słowa nie lubią, ale jednak włączamy też tę naszą małą wspólnotę we wspólnotę dużo szerszą, a więc wspólnotę państw, a więc narodową, wspólnotę europejską, no i ogólnie gdzieś to nasze miejsce w świecie. I zobaczcie Państwo teraz, Nikitorowicz również zwraca uwagę na te treści, a więc są to przede wszystkim treści związane z krajobrazem, architekturą, zabytkami kultury duchowej, materialnej, gwarą,
tutaj to moje właściwie najbliższe zagadnienie, folklorem, legendami, sztuką ludową, historią, bohaterami, a więc takimi postaciami, które w regionie były bardzo znacznymi osobami, z wydarzeniami historycznymi, ale też właśnie kontaktami międzyludzkimi, przekazem międzypokoleniowym, obyczajowością społeczności, ale też właśnie z związku z przyrodą, bo rzeczywiście jest to wszystko jakby tworzy taki ten konglomerat właśnie kultury lokalnej, regionalnej i ona rzeczywiście ma tak wiele aspektów, dlatego też o tej edukacji regionalnej można mówić na bardzo wiele różnych sposobów. Zostawiam tutaj również do Państwa taki cytat z profesora Nikitorowicza, ja go bardzo lubię, bo tu są te słowa kluczowe, a więc właśnie edukacja regionalna pozwala nam prowadzić dialog z naszymi uczniami, ale po to, żeby wzmacniać ich właśnie taką siłę jednostki, po to, żeby budować ich po prostu tożsamość regionalną, lokalną, w tym związku z najbliższą kulturą, ale zobaczcie Państwo też bardzo ważne słowo, takie uwrażliwianie na odmienność pozostałych kultur, więc to bardzo istotne, kształtujemy właśnie taką postawę tolerancji, akceptacji, a jak czytamy, zobaczcie Państwo, zrozumienia, porozumienia i współpracy. I myślę, że to warto o tym pamiętać, jaki jest cel. A jaki jest cel, to ja tylko to pozwalam sobie przypomnieć, bo myślę, że część z Państwa na pewno pamięta rok 2001, kiedy mieliśmy w jeszcze gimnazjum przecież zaplanowane tak zwane ścieżki edukacyjne i jedna z tych ścieżek to była właśnie edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie i ja sobie pozwoliłam za tamtą podstawą, chociaż ona, ja zdaję sobie sprawę, jest już dzisiaj, no można powiedzieć, zamierzchłą przeszłością, ale jednak te cele edukacji regionalnej tam zostały sformułowane i one były sformułowane dosyć dobrze, a żeby nie powiedzieć po prostu dobrze, natomiast zobaczcie Państwo, w szkole podstawowej mieliśmy tutaj przede wszystkim kształtowanie takiej świadomości, czy też właśnie związku małych dzieci, naszych uczniów z tą wspólnotą lokalną, przede wszystkim rodzinną, właśnie z tymi wartościami kulturowymi, przez to kształtowanie tożsamości regionalnej. No i w gimnazjum, a więc dzieci nieco starsze, ale dzisiaj to również ciągle szkoła podstawowa, wtedy mówiono o tym, że przez kształtowanie właśnie tożsamości regionalnej uczymy dzieci, czy włączamy dzieci również w tą wspólnotę narodową. I tutaj znowu te słowa kluczowe, więc właśnie kształtowanie więzi tożsamości regionalnej, poznawanie, czy jakby zdobywanie wiedzy o historii regionu, tradycji również właśnie tej naszej lokalnej, rodzinnej, najmniejszej naszej wspólnoty, aż właśnie do tej wspólnoty narodowej i szerzej europejskiej. Zostawiam również Państwu taki slajd, ja go tutaj szerzej komentować nie będę, ale bardzo ładnie sformułowane są również funkcje edukacji regionalnej w takim opracowaniu Brunona Synaka. Jeżeli ktoś potrzebuje takich teoretycznych informacji, to rzeczywiście tutaj te nazwiska, właśnie Nikitorowicz, Synak, ale również proszę zobaczyć takie opracowanie. Ja tutaj również zostawiam jakby adres bibliograficzny, gdyby ktoś potrzebował, opracowane właśnie przez Brzezińską, Chulewską oraz Stomską, opracowanie właśnie o edukacji regionalnej, można powiedzieć takie kompendium. Ale przechodzę już tutaj, proszę Państwa, do takiego zagadnienia właśnie zdefiniowania tych najważniejszych pojęć, które są istotne w edukacji regionalnej. No i rzeczywiście tym najważniejszym, można powiedzieć, pojęciem to jest definicja regionu. I teraz też to warto podkreślić, że dla każdego, można powiedzieć, badacza, naukowca, kogoś, kto się zajmuje teorią tego typu no właśnie treści regionalnych, to pojęcie regionu jest niejednoznaczne, żeby nie powiedzieć wieloznaczne i każda jakby perspektywa troszkę inną definicją będzie operowała. Jednak takim słowem kluczowym dla definicji regionu jest przede wszystkim właśnie przestrzeń, obszar. I zawsze do tego patrzenia na region takiego czysto geograficznego będziemy się odnosić. Natomiast musimy pamiętać, że region to jest też pojęcie zdecydowanie szersze, że to nie jest tylko miejsce na mapie, tak, czy miejsce jakieś geograficznie określone, ale zobaczcie Państwo i znowu Jerzy Nikitorowicz pisze, że region traktowany przedmiotowo, a więc właśnie region administracyjny, ale również region traktowany podmiotowo, jako region wirtualny, wyodrębniony w następstwie działań różnych podmiotów świadomie dążących do jego rozwoju.
Ja będę jeszcze do tej definicji regionu tutaj pewnie nie raz się odwoływała, zwłaszcza kiedy przejdę do Lubelszczyzny, z którą trzeba się tutaj jakoś zająć to swoje stanowisko, czy ona jest regionem, czy nie jest, a nie jest to wcale takie jednoznaczne, czy nie było, teraz już troszkę jest inaczej. Natomiast zdecydowanie też warto zwrócić uwagę tutaj w tej pierwszej definicji mamy, zobaczcie Państwo, że jest to przestrzeń, która może być rozpatrywana w kategoriach geograficznych i to jest to takie pierwsze podstawowe spojrzenie, ale również historycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Ja bym jeszcze dodała językowych pewnie, ale myślę, że tutaj te społeczne, kulturowe, językowe właśnie dla nas w edukacji, historyczne oczywiście, odgrywają zdecydowanie największą rolę. I proszę Państwa, ja przechodzę dalej, chociaż no, nie chcę tutaj tego czasu, który mam, a jest go no, niewiele niestety, jakby spożytkować na takie bardziej informacje praktyczne w samej Lubelszczyźnie. Natomiast warto jeszcze pamiętać, kiedy pracujemy z uczniami i mówimy im właśnie o edukacji regionalnej, to dobrze byłoby również zdefiniować takie pojęcie jak region kulturowy, regionalizm. Ja do tego pojęcia jeszcze wrócę, ale tutaj też Państwu zaznaczyłam, że jest to pojęcie wieloznaczne, dlatego że jakby regionalizm traktujemy jako pewien ruch społeczny, zmierzający do tego, aby kultywować wiedzę o regionie, przekazywać tę wiedzę o regionie. Ale dla językoznawcy pojęcie regionalizmu to jest już konkretny element języka. Więc też chciałabym, żebyście Państwo również pamiętali o tym, że to są pojęcia, które troszkę co innego znaczą dla językoznawcy, dla historyka, dla etnografa, więc ta perspektywa, z której na te pojęcia patrzymy, jest również bardzo istotna. Takim pojęciem właśnie, o którym musielibyśmy tutaj sobie też pewnie więcej powiedzieć, to jest tożsamość regionalna. Ja zostawiłam również tak tutaj na dole, jak Państwo widzicie, informacje, gdzie możemy znaleźć bardzo ładnie zredagowane przez profesora Nikitarowicza definicje tych pojęć, ale tożsamość regionalna to jest jakby element naszej tożsamości społecznej, a więc tej, która kształtuje się w takiej szerokiej perspektywie naszej wspólnoty i to tej wspólnoty lokalnej, ale również właśnie widzianej w perspektywie szerszej wspólnoty narodowej, a więc gdzie jest to nasze miejsce, ta mała ojczyzna, jakie zajmuje miejsce właśnie w tej perspektywie narodowej po prostu. I oczywiście takimi pojęciami, bez których nie możemy pójść dalej, to jest dziedzictwo kulturowe i tradycja. I Jerzy Nikitarowicz zwraca właśnie uwagę, że to są, on tak nawet ładnie pisze, ja tu pozwolę sobie przypomnieć, że to są te części kultury, które zdały egzamin trwałości w czasie, bo bardzo ważne jest to, że mówiąc o dziedzictwie kulturowym, o tradycji, musimy pamiętać, że to są te elementy naszej kultury regionalnej, które są przekazywane przez pokolenia starsze pokoleniom młodszym, a te młodsze z kolei przekazują je dalej. No, dzisiejsza rzeczywistość oczywiście troszkę rządzi się swoimi prawami, kultura cyfrowa pewnie też tutaj wiele zmieniła, ale zmieniła na dobre też wiele rzeczy, kiedy mówimy na przykład o możliwościach udostępniania treści, właśnie chociażby dotyczących dziedzictwa kulturowego i mam nadzieję tych treści właśnie takich w przekazie cyfrowym za chwilę Państwu będę mogła również pokazać. Przejdę, proszę Państwa, króciutko do właśnie tej serii, która jest tutaj takim pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie właśnie do serii wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś, przygotowaną przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. I też mam takie przekonanie, mam nadzieję, że słuszne, że Państwo albo już tę serię znają, bo rzeczywiście ją Państwo otrzymali, natomiast jeśli nie, to że Państwo będziecie mieli okazję się z nią zapoznać. Natomiast ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że ta seria jest niezwykle sprawnie pomyślana, w takim sensie, że ona stanowi jako całość, czyli 6 tych tomów, można powiedzieć taki kompletny program edukacji regionalnej. Jakby program, mam na myśli takie treści, które realizujemy przez dłuższy czas, nie wiem, przez semestr czy przez rok, jeśli oczywiście mamy na to czas w ramach prowadzonych przez nas przedmiotów. Natomiast każdy z tych zeszytów czy z tomów poszczególnych, i proszę Państwa, każdy z tych 6 tomów rzeczywiście możemy traktować jako taki bardzo dobry przewodnik po tym, jak zaplanować sobie po prostu w dłuższej perspektywie program tej edukacji, a w krótszej właśnie tworzenia konkretnych scenariuszy, konkretnych lekcji. I
Szanowni Państwo, pierwszy tom właśnie, który dzisiaj troszkę więcej mu poświęcimy czasu, dotyczy tej najbliższej przestrzeni, a więc przestrzeni domu, przestrzeni gospodarstwa, można tak powiedzieć, i naszej wsi. Natomiast kolejne, proszę zobaczyć, dotyczą tego, jak pracowano dawniej na wsi, ale też właśnie nie tylko w znaczeniu pracy na roli, tylko również innych zawodów, które dzisiaj pewnie byśmy nazwali ginącymi zawodami. Ale też właśnie jak wykonywano dawne, tom trzeci, jak wykonywano dawniej różne przedmioty, a więc mamy tutaj przede wszystkim ten tom trzeci skupia się na tak zwanej kulturze materialnej, tom czwarty już konkretnie na ubiorach, więc tutaj Lubelszczyzna też ma się oczywiście czym szczycić, tom piąty, który dotyczy jedzenia, pokarmów, więc też to wszystko są, zobaczcie proszę Państwa, to są takie elementy kultury regionalnej, które można powiedzieć twórcy tej serii wybrali jako takie najbardziej charakterystyczne i typowe. O, dobrze, dziękuję, bo tutaj na czacie Państwo mi piszecie, że słychać i widać. I tom szósty, który też dzisiaj troszeczkę bliżej mu się przyjrzymy, a więc pokazujący ten cykl obrzędowy, cykl świąt, ale dorocznych, a ja chciałabym jeszcze troszkę go uzupełnić o tak zwaną obrzędowość rodzinną, bo ona też bardzo, bardzo dużą rolę w regionach odgrywała. Można dostać te zeszyty, no trzeba się zwrócić do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ponieważ to właśnie instytut jest twórcą serii i myślę, że u źródła trzeba pytać, więc tam zapraszam po informacje, ale myślę, że Państwo doskonale wiecie, gdzie szukać ewentualnie na miaru na tę serię, tylko o tak, wracam. I dzisiaj, tak jak powiedziałam, najwięcej sobie powiem o tym tomie pierwszym na jego przykładzie. Będziemy tutaj mówić o Lubelszczyźnie i też o tomie szóstym, ale tak jak mówię, jest to seria doskonale pomyślana i też w ten sposób pomyślana, że ona jest serią, można powiedzieć, która dotyczy treści regionalnych, ale odwołuje się do wielu regionów, żeby nie powiedzieć wszystkich regionów Polski, więc jest ten poziom ogólności dosyć wysoki, natomiast tutaj po to się właśnie spotykamy, żebyśmy mogli te treści lubelskie przełożyć na to, co zaplanowano w tej serii w poszczególnych zeszytach. No i właśnie, nie przedłużając, już idę, zmierzam powolutku w stronę tej naszej Lubelszczyzny dzisiejszej, ale jeszcze tylko Państwu powiem, że ta seria jest właśnie tak pomyślana, że jakby naszymi przewodnikami po czy naszych uczniów właściwie, przewodnikami po edukacji regionalnej są cztery postaci i to są właśnie, to jest właśnie Bebok, Bazyl, Chmury i Buczka. I ja tu pozwoliłam sobie wynotować, czym one się specjalizują, jakie są ich właśnie takie specjalizacje, a więc Bebok prowadzi archiwum, można tak powiedzieć. To są oczywiście postaci z najogólniej mówiąc demonologii ludowej, bo to rzeczywiście i to właśnie te postaci takie regionalne, gdzieś tam ze Śląska Bebok, Buczka oczywiście najbardziej na Warmii chyba rozpoznawalna, ale one oprowadzają nas po właśnie różnych zakątkach Polski. Bebok prowadzi archiwum, a więc zbiera fakty, nazwy, zbiera również stare zdjęcia, stare dokumenty. Chmuri oczywiście tutaj, jak Państwo widzicie, przede wszystkim gromadzi przysłowia i są to przysłowie przede wszystkim związane z meteorologią, a więc takie przepowiednie, można powiedzieć, dotyczące pogody. Bazyl specjalizuje się w robieniu zdjęć, a więc on przede wszystkim tutaj nowe technologie, smartfon, robi różnego rodzaju zdjęcia tym wszystkim ciekawym obiektom. No i Buczka, która właśnie zbiera ciekawostki, ale również zagadki dotyczące poszczególnych elementów kultury tradycyjnej. I szanowni Państwo, przechodzę do Lubelszczyzny i mam nadzieję, że Państwo również widzicie, jesteśmy już na Lubelszczyźnie. I teraz, szanowni Państwo, jest tak, że Lubelszczyzna jest regionem na tyle specyficznym i na tyle bogatym, jeśli chodzi o te treści kultury regionalnej, że to bogactwo z jednej strony, no to jest olbrzymi walor tego regionu, ale z drugiej strony ono troszkę komplikuje, dlatego że jeżeli mówimy o Lubelszczyźnie, to mówimy przede wszystkim o regionie, bo tak pozwolę powiedzieć sobie, natomiast rzeczywiście przez długi czas było dyskutowane, czy Lubelszczyzna jest regionem, czy nie jest regionem, natomiast historycy już ustalili, że jest, więc jak najbardziej. Przede wszystkim region lubelski to jest
To jest region, w którym świadomość mieszkańców gra olbrzymią rolę, ponieważ mamy tutaj przede wszystkim region, który mieszkańcy sądzą, że są przekonani, że Lublin jest centrum. I słusznie, bo ta świadomość regionalna tutaj odgrywa zdecydowanie największą rolę. Natomiast proszę pamiętać, że mamy tutaj pojęcie lubelszczyzna, ale mamy też pojęcie lubelskie. I właśnie wokół tego toczyły się dyskusje, ponieważ lubelskie jest trochę wężej traktowane niż lubelszczyzna. Lubelszczyzna to jest to, co Państwo tutaj widzicie jako właśnie to dzisiejsze województwo administracyjnie właściwie można powiedzieć. Natomiast lubelskie tak naprawdę historycy, ale też etnografowie pewnie by powiedzieli, że kończyło się na Wieprzu, na tej rzece Wieprz, która płynie przez sam środek Lubelszczyzny. Natomiast dzisiaj i taką ja przyjmuję perspektywę, mówimy o regionie tym administracyjnym, a więc te Lubelszczyzna czy województwo lubelskie, które ukonstytuowało się tak administracyjnie oczywiście z tym podziałem w 1999 roku. Natomiast proszę zobaczyć, ja tutaj też Państwu wypisałam, jakie są subregiony. Mamy przede wszystkim Wyżynę Lubelską, Powiśle Lubelskie, Wyżyna, czyli właściwie samo centrum tego regionu, Powiśle Lubelskie, a więc wszystko to, co od Puław, Opole Lubelskie, wzdłuż Wisły do Annopola przebiega tutaj ten subregion, Podlasie Południowe, Chełmskie i Zamojskie. I te trzy ostatnie właściwie to są właśnie te subregiony, które rozszerzają nam te pojęcie lubelskie na pojęcie lubelszczyzna. I tak jak Państwo widzicie, ja tutaj nawet takie pytanie zadaję, czy region, czy subregiony, bo rzeczywiście niektórzy badacze podkreślają, że Lubelszczyzna, nawet, proszę Państwa, pozwolę sobie zacytować socjologów, panią Dziekanowską, która pisała w ten sposób: Lubelszczyzna nie ma cech jednoznacznie ją wyróżniających. To znaczy nie ma takich, tak sądzą socjologowie, nie ma takich cech, które nazwalibyśmy jednoznacznie lubelskie. Zresztą nie ma czegoś takiego, to powie dialektolog, nie ma czegoś takiego jak gwara lubelska. Są gwary, zaraz do tego przejdziemy, gwary Lubelszczyzny, dlatego że ten region rzeczywiście jest na tyle zróżnicowany, jeżeli pojedziemy na właśnie owo Podlasie Południowe, to są okolice przede wszystkim Białej Podlaskiej, ale i Włodawy. Jeżeli pojedziemy w Zamojskie, a więc tam w okolice Zamościa, ale też Biłgoraja, pojedziemy na ziemię łukowską, to będą jednak inne subregiony, które będą inaczej, mieszkańcy tych regionów będą nieco inaczej mówili, będą nieco inne kultywowali zwyczaje, czy w sposób inny przede wszystkim kultywowali te same zwyczaje. I rzeczywiście jest tak, że mówimy o tym, że ta Lubelszczyzna to są przede wszystkim właśnie te subregiony i to myślenie o subregionach, a nie o jakimś większym regionie, na Lubelszczyźnie bierze jednak chyba górę. Natomiast świadomość mieszkańców jest taka, że są skupieni wokół centrum, którym jest Lublin, i ta świadomość właśnie jest taką przeważającą tutaj przesłanką do tego, żeby mówić o Lubelszczyźnie jako o regionie. Natomiast rzeczywiście bardzo długo dyskutowano, czy tak, czy inaczej, czy jest, czy nie jest regionem. Natomiast też należy pamiętać o tym, że granice administracyjne, czyli to, jak Państwo widzicie Lubelszczyznę tutaj na tej mapie obok, nie muszą, i w przypadku Lubelszczyzny absolutnie tak jest, pokrywać się z granicami etnograficznymi, jeśli chodzi o regiony, a zwłaszcza z granicami językowymi. I na Lubelszczyźnie właśnie tak jest, że się nie pokrywają, ale też mam nadzieję, jeszcze za chwilę będziemy widzieli to w szczegółach. Natomiast ja tutaj jeszcze obok, jak Państwo widzicie, zamieściłam tego naszego Beboka, który właśnie prowadzi archiwum, zwiedzając te regiony Polski, i zostawiłam dwa takie pojęcia, które myślę, że warto by było uczniom przedstawić szerzej, jeśli chodzi o Lubelszczyznę również, no to jest właśnie wielokulturowość i pogranicze. Wielokulturowość oczywiście, ona wygląda już dzisiaj inaczej niż ta wielokulturowość, o której mówiliśmy jeszcze chociażby na początku wieku XX, bo był to region zamieszkiwany oczywiście przez Polaków, ale również przez ludność ukraińską, i to przede wszystkim wschód Lubelszczyzny, i za chwilę Państwo również zobaczycie, gdzie dokładnie te wpływy kresowe tak zwane się kończyły, ale była tutaj również bardzo liczna ludność pochodzenia żydowskiego, która zamieszkiwała przede wszystkim małe miasteczka Lubelszczyzny, i była też ludność pochodzenia niemieckiego, zwłaszcza w tym pasie Lubelszczyzny północnej i środkowej, która, tak się o niej mówi, ustalono, że ona była rzeczywiście pochodzenia niemieckiego, ale ona bardzo szybko i bardzo łatwo się polonizowała, więc jakby te ślady
obcości, chyba jednak trzeba by powiedzieć, nie są tutaj aż tak wyraźne. Natomiast jeżeli chodzi o pogranicze, to zdecydowanie, proszę Państwa, jest tak, że Lubelszczyzna to nie jest tylko takie pogranicze administracyjne, więc jakby tutaj granica państwa wschodnia przebiega, ale jest to również pogranicze w sensie kulturowym, w sensie językowym, gdzie to widać, chociażby w tym, że na Lubelszczyźnie mamy, kończy się właściwie zasięg czegoś, co językoznawca nazywa językami zachodniosłowiańskimi, a więc polski, a zaczyna się po stronie już wschodniej wpływ języków wschodniosłowiańskich, ukraińskiego oczywiście przede wszystkim. I to jest bardzo ważna granica, bo no właśnie tak jak językoznawca by powiedział, kończą się zachodniosłowiańskie, a zaczynają wschodniosłowiańskie języki. A jak języki, to i kultura, więc ten obszar pogranicza jest tutaj bardzo wyraźny, co też warto podkreślić, a to już za socjologami przede wszystkim, to mówi się o tym, że jeśli jest jakiś region, jest obszarem pogranicza, to zamieszkiwany jest również przez taki specyficzny, czy ludzie są specyficzni na tyle, że mają tak zwaną tożsamość pogranicza, mówi się o nich człowiek, na ludzi tam mieszkających mówi się człowiek pogranicza. Czym oni się charakteryzują, to przede wszystkim tym, że jakby no, nie brzmi to dobrze, ale nie chodzi tutaj o, broń Boże, nic negatywnego, ale oni są jakby rozdarci między tymi dwoma kulturami czy wpływami przeważającymi w tym regionie, ale też właśnie są, i to jest chyba najważniejsze w tej perspektywie, że nie mają jakby pierwszeństwo w ich świadomości zajmuje to myślenie o małej ojczyźnie, o regionie, a więc też i tożsamość regionalna dominuje nad poczuciem tożsamości narodowej właśnie. Więc też, i to też podkreślają badacze, między innymi profesor Jerzy Bartmiński też pisał, że na Lubelszczyźnie zdecydowanie mieszkańcy bardziej myślą o swoich małych ojczyznach, niż bardziej właśnie o takiej przynależności narodowej, czy właśnie szerzej regionalnej, tylko właśnie tej przynależności lokalnej, ale jeszcze pewnie to nam się tutaj uda zaobserwować. I szanowni Państwo, takim bardzo dobrym symbolem tego charakteru pogranicznego Lubelszczyzny, ale też właśnie tej wielokulturowości, jest Włodawa, czyli miejscowość, która znajduje się w tej części północno-wschodniej Lubelszczyzny. Ja zostawiłam tutaj na prezentacji link do strony. Jest we Włodawie, oczywiście myślę, że Państwo niektórzy, przynajmniej Państwo wiecie, może byliście na Festiwalu Trzech Kultur. I pozwoliłam sobie tutaj właśnie przywołać plakat zobaczcie, z 2020 roku, gdzie mamy kościół, gdzie mamy synagogę, gdzie mamy cerkiew. I rzeczywiście we Włodawie najwyraźniej chyba widać tę wielokulturowość, mamy tutaj cerkiew we Włodawie, no i mamy tego właśnie bazyliszka naszego, który zbiera te wszystkie ciekawe zdjęcia i grafiki, i myślę, że we Włodawie rzeczywiście mógłby przede wszystkim utrwalić właśnie te elementy wielokulturowego regionu. I ta wielokulturowość właśnie we Włodawie to nie jest przeszłość, Włodawa bardzo pielęgnuje te tradycje wielokulturowości i właśnie chociażby przez ten festiwal pokazuje. Natomiast ja tylko spróbuję Państwu udostępnić, mam nadzieję, że mi się to uda. O, mam nadzieję, że teraz to będzie i widoczne, i będzie widać i słychać, bo jak wejdziemy sobie właśnie na stronę Festiwalu Trzech Kultur, to tutaj proszę zobaczyć, mamy taką zakładkę języki pogranicza i to jest pięknie przygotowane, dlatego że tutaj z jednej strony mamy słowniczek, gdzie mamy przez mieszkańców zgłaszane słowa charakterystyczne dla tego regionu, a więc południowego Podlasia. Natomiast co warto podkreślić, mamy również, już nie będę tutaj wchodzić, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to może po prostu sobie tego języka pogranicza, na przykładzie Włodawy, również wysłuchać. A więc myślę, że też warto do tego. Wrócić. Tak. I teraz przechodzę dalej. Jeśli mówimy o gwarach Lubelszczyzny, to warto tutaj podkreślić, że gwary Lubelszczyzny, no właśnie dlaczego liczba mnoga gwary? Dlatego, że nie ma jakby jednego języka w tym regionie. Jest to zespół kilku różnych odmian gwarowych na Lubelszczyźnie. I przede wszystkim to, co jest warte podkreślenia, to, że są to gwary
będące pod wpływem trzech, właściwie trzy różne wpływy, tak? Trzy rodzaje tych wpływów na Lubelszczyźnie, jeśli chodzi o język, bo mamy wpływy małopolskie, mówię o wpływach dialektu, to się tak ładnie językoznawca powie, dialektu małopolskiego, dialektu mazowieckiego oraz tak zwane wpływy kresowe, a więc tak jak Państwo pewnie się domyślacie, przede wszystkim wpływy z języka ukraińskiego. I zostawiłam tutaj też Państwu taki piękny kwiatek, który część z Państwa pewnie rozpoznaje. Jest to haber, niektórzy powiedzą buławat, ale na Lubelszczyźnie również wołoszka, głowacz i bachor. I te nazwy, zobaczcie Państwo, bardzo ładnie pokazują takie zróżnicowanie. No haber mazowiecki, buławat małopolski, wołoszka już taką nazwą typowo kresową. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie obok, zostawiłam dla Państwa mapę z opisem oczywiście skąd te opracowania pochodzą, ale zależy mi na tym, żebyście Państwo zaobserwowali na tej mapie, tylko też włączę sobie taki kursor, żeby Państwo widzieli. O, mam nadzieję, tak. I jak Państwo teraz widzicie, mam nadzieję, że Państwo widzą, ja tu się poruszam tym kursorem. Tu są dwie bardzo ważne linie, izoglosy pewnie byśmy powiedzieli, na tej mapie. Pierwsza to jest właśnie ta niebieska, właściwie taka biegnąca przez połowę Lubelszczyzny. To jest granica, która oddziela Lubelszczyznę zachodnią od Lubelszczyzny wschodniej. I to jest granica, my to tak nazywamy granica mazurzenia, a więc to, że na zachodzie Lubelszczyzny osoby używające gwary będą mazurzyć, a więc będą mówiły capka, skoła, żołnierz i tak dalej. Natomiast na wschodzie Lubelszczyzny tego mazurzenia nie spotykamy. I to jest niezwykle ważny podział, który rzeczywiście dzieli nam tę Lubelszczyznę na takie dwa obszary, zachód i wschód. I to jest bardzo, bardzo ważny podział. Ale druga, tutaj mam nadzieję również widoczna dla Państwa linia, to jest ta taka najbardziej wijąca się, jasno-niebieska wstęga, która, zobaczcie Państwo, oddziela kresy, można powiedzieć te wpływy kresowe, więc tutaj mamy Białą Podlaską, mamy Włodawę do Parczewa aż właściwie, ale mamy Chrubieszów, gdzieś tutaj w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, te wpływy kresowe, więc wpływy języka z języka ukraińskiego są bardzo zauważalne również dzisiaj. I to jest jakby jedna perspektywa, więc mówimy o tej zachodniej, wschodniej Lubelszczyźnie i to bardzo dobrze widać ten podział jakby utrwalony na gwary polskie, gwary z wpływem gwar ukraińskich, jest bardzo wyraźny również w kulturze. A no właśnie, haber. No i ja też za chwilę Państwu pokażę źródła, w których rzeczywiście można szukać potwierdzenia tego wszystkiego, ale jest jeszcze druga perspektywa, a więc tak jak Państwo widzicie, mamy te wpływy małopolskie i mazowieckie i rzeczywiście jest tak, że Lubelszczyznę możemy również podzielić na tę płaszczyznę północną i południową. Jeżeli mówimy o Lubelszczyźnie południowej, to zdecydowanie będziemy mieli tutaj najsilniejszy wpływ dialektu małopolskiego, a na północy dialektu mazowieckiego, zwłaszcza w tej części, gdzie mamy Łuków, tą tak zwaną ziemię łukowską, te wpływy mazowsze najsilniejsze. Niemniej jednak, i jeszcze do tego za chwilę pewnie wrócę, jeżeli mówimy, tak jak tutaj Państwo widzicie, o podziale Lubelszczyzny na te mniejsze regiony gwarowe, językowe, no to trzeba by było rzeczywiście przyznać, i to dialektolodzy już od dawna tak za tym optują, że Lubelszczyzna jest częścią dialektu małopolskiego. A wniosek ten postawiono na tej podstawie, że tych cech małopolskich jest tutaj zdecydowanie najwięcej i one też są najstarsze na Lubelszczyźnie, a więc od Małopolski te cechy Lubelszczyzna rzeczywiście przyjmowała. Natomiast podkreśla się, że wpływ mazowiecki, oczywiście idący od północy regionu, jest bardzo silny, stąd też ta jakby rywalizacja cech małopolskich i mazowieckich na Lubelszczyźnie bardzo wyraźna. I zobaczcie Państwo, ja też tutaj zostawiłam pogranicze wschodnie starsze, takie określenie, i pogranicze wschodnie młodsze. I znowu, jak wejdziemy sobie na stronę Gwary Polskie, do czego serdecznie zachęcam, bo jest to strona poświęcona językom regionalnym, utworzona przez Uniwersytet Warszawski, a więc absolutnie źródło najwyższej klasy, to tam rzeczywiście widzielibyście Państwo, a może nawet pokażę, bo warto to zobaczyć. Tak, tylko wezmę sobie tak. I mam nadzieję, że Państwo widzicie, mamy właśnie pogranicze wschodnie starsze i pogranicze wschodnie młodsze. I to jest właśnie Lubelszczyzna. I dlaczego pogranicze? No bo właśnie jesteśmy tutaj taką, można powiedzieć, obszarem peryferyjnym, jeśli chodzi o język polski i języki wschodniosłowiańskie. Natomiast
O, wracam. Natomiast tutaj też, jak Państwo widzicie, wstawiłam taki przykład, jak jest nazywana na Lubelszczyźnie ta kasza, kasza gryczana, nie bez powodu kasza, bo to chyba jednak kasza na Lubelszczyźnie była tą podstawowym źródłem, czy no, podstawowym pokarmem, bo to z kaszy tutaj wiele, wiele regionalnych potraw wykonywano. Więc kasza gryczana, kasza chreczana, kasza, czy krupy gryczane, ale też kasza reczana, kasza tatarczana. I te wszystkie nazwy na Lubelszczyźnie występują, a no właśnie dlatego, że zobaczcie Państwo, jak za profesorem Bartmińskim możemy wyróżnić kilka takich mniejszych regionów, które będą się od siebie pod względem języka tego lokalnego różniły. Mamy właśnie tak zwane Małe Mazowsze, więc można powiedzieć, to jest ta ziemia łukowska, Łuków Radzyń przede wszystkim. Mamy ten pas pogranicza mazowiecko-małopolskiego i to jest przede wszystkim Lubartów, Puławy, Lublin, ale mamy też no właśnie Powiśle, a więc okolice przede wszystkim Opola Lubelskiego. Mamy, proszę zobaczyć, Zamojskie z Biłgorajem, Zamościem oczywiście Tomaszowem. Mamy Poburze, a więc tutaj przede wszystkim Chrubieszów, południe od Chrubieszowa. Mamy również Chełmskie, bardzo wyraźnie się wyodrębniające, i właśnie to Podlasie Południowe, Biała Parczew, Włodawa. I w każdym z tych miejsc właściwie te języki, ale też i zwyczaje kultywowane będą się od siebie nieco różniły. I zostawiłam też tutaj tą buczkę, która zbiera ciekawostki, bo warto, i myślę, że również dla niektórych z Państwa nie będzie to żadną nowością, ale warto również podkreślić, że na wschodzie naszego regionu, a zwłaszcza właśnie tutaj między Białą a Włodawą, do dzisiaj jeszcze wiele osób używa czegoś, co niektórzy nazywają gwarą chachłacką, chociaż ja tutaj tak powiedziałam, niektórzy nazywają i napisałam też tak zwana gwara chachłacka, bo warto pamiętać o tym, że i też do tego Państwa zachęcam, żeby poczytać sobie o samym tym określeniu gwara chachłacka. Jest to po prostu język, właściwie można powiedzieć, który był jakby interferencje, czyli wpływy w tym języku, to są właśnie wpływy języka ukraińskiego, właśnie połączonego z językiem polskim, ale tam ten pas przejściowy między polskim a ukraińskim bardzo wyraźnie widać w postaci właśnie chociażby tej gwary chachłackiej. Samo określenie było no, niejednoznaczne, dlatego że mieszkańcy tych okolic niekiedy mówią nie użyliby sami takiego określenia gwara chachłacka, powiedzieliby raczej mówimy po naszemu, czyli po naszemu, po swojemu, bo gwara chachłacka no, jakby wywodzi się z takiego negatywnego jednak określenia mieszkańców, którzy mówili po prostu innym językiem. Natomiast to określenie funkcjonuje i bardzo dużo przykładów również Państwo znajdziecie, jeśli chcecie i znaleźć, posłuchać, ale też poczytać o gwarze chachłackiej, to zdecydowanie można się też tym określeniem posłużyć. Jeszcze ja do niej wrócę, jak będę pokazywała Państwu źródła, więc na razie tyle, ale myślę, że i usłyszeć również będziemy dzisiaj jeszcze mogli. Przechodzę, proszę Państwa, dalej właśnie już do czegoś, co myślę, że można wykorzystywać praktycznie już układając lekcje edukacji regionalnej z Lubelszczyzną w tle, bo jest to słownik gwar Lubelszczyzny, który już jest ukończony, a jest on autorstwa pani profesor Haliny Pelcowej. Państwo tutaj widzicie na ilustracji 6 tomów słownika oraz właśnie tę monografię podsumowującą, a więc dziedzictwo leksykalne wyznacznikiem tożsamości regionu lubelskiego. Tutaj zostawiam również dla Państwa link do strony tego słownika, ale ja może pozwolę sobie też Państwu pokazać niektóre z tych źródeł, bo one są niezwykle, niezwykle wartościowe. O. I teraz jak Państwo, mam nadzieję, widzicie stronę, jesteśmy na stronie właśnie słownika, ja sobie tylko pozwolę wejść chociażby w tom 8, gdzie mamy opisany oczywiście tom, ale mamy, proszę zobaczyć, również hasła z tego słownika. I ja tylko na przykładzie, bo ten przykład akurat później nam możesz się jeszcze przydać, pokażę Państwu, jak wygląda takie hasło, a więc właśnie hasło zolnik, drewniane naczynie na trzech nogach, służące dawniej do zaparzania bielizny w ługu, a więc do prania, najprościej mówiąc. I bardzo ważne jest to, proszę Państwa, że pani profesor Pelcowa w słowniku gromadzi tak zwane konteksty, a więc gromadzi wypowiedzi mieszkańców Lubelszczyzny. Konkretnie, zobaczcie Państwo, mamy nazwę miejscowości i wypowiedź. I bardzo ważne jest to, jest ich bardzo dużo w tym przypadku, że pani profesor zbiera nie tylko informacje takie faktograficzne, ale one bardzo często również dotyczą takich
opowieści związanych właśnie z kulturą, zwierzeniami, z różnego rodzaju zwyczajami, przekonaniami na temat różnego rodzaju elementów kultury, ale bardzo ważne też, zobaczcie Państwo, mamy napisane geografia, więc w którym miejscu tych nazw konkretnych się używa, bo zobaczmy, mamy tutaj, to jest hasło Zolnik, ale mamy tu, proszę zobaczyć, Balija, więc Polewanica, mamy Potak i tak dalej, więc w każdym miejscu Lubelszczyzny mamy nieco inne nazwy. No i bardzo ważne, że jest również dołączona mapa, a więc mamy w taki sposób graficzny już właściwie przedstawiony, która część Lubelszczyzny, którą nazwę na ten konkretny desygnat się posługuje. I pozwólcie Państwo, że wrócę. Mam nadzieję, że wróciłam i jest OK. Więc słownik War Lubelszczyzny, tutaj Państwo widzicie tylko 6 tomów. Zresztą macie Państwo również tutaj taką informację, że one są dostępne w internecie, w Bibliotece Polony. Natomiast słownik składa się z tomów 12. Natomiast te 6 były przygotowywane przez panią profesor z grantu, a więc tomy 1-5 wcześniej powstałe, no, są dostępne w wersji tradycyjnej po prostu. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o właśnie język a kultura, takie podejście, to ja też tutaj zostawiłam kilka takich, myślę, inspirujących informacji, jak to wykorzystać, właśnie to podejście językowe w edukacji regionalnej. Bo jeżeli właśnie mówimy o języku, to tutaj takim no, pierwszym, najważniejszym dla nas źródłem jest przede wszystkim gwara w regionie. I warto o tej gwarze wiedzieć, jaka to jest gwara i dlaczego taka i gdzie dokładnie ma taką, a nie inną postać. Bo jest to język właśnie najmniejszy, że tak powiem, najmniejszej wspólnoty lokalnej, który oddaje te realia, dawne realia życia, kultury w regionie. Ale mamy, proszę Państwa, też takie pojęcie jak regionalizm i też dołączyłam drugie, adialektyzm, bo to są pojęcia dla językoznawcy bardzo istotne i można też nimi się posługiwać. Bardzo często mówi się o tak zwanych regionalizmach w poszczególnych częściach Polski. Mamy regionalizmy małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, ściśle krakowskie, poznańskie i tak dalej. I bardzo często też spotkałam się z określeniami regionalizmy lubelskie, ale muszę Państwu przyznać, że tutaj Lubelszczyzna troszkę inaczej niż pozostałe regiony się prezentuje, dlatego że zaraz też do tego wrócę, ale regionalizm to jest takie słowo dla językoznawcy, które po pierwsze jest używane przez wszystkich mieszkańców regionu, a więc zarówno na wsiach, jak i w miastach, ale ono przede wszystkim tutaj to kryterium poprawnościowe, ono jest uznawane za poprawne, tak? W przeciwieństwie do dialektyzmu, który przez innych użytkowników języka polskiego jest uznawany za błąd. I jest jeszcze bardzo ważne kryterium, że regionalizmami posługują się wszyscy mieszkańcy bez względu na wykształcenia, więc zarówno osoby mieszkające na wsi z takim wykształceniem no, podstawowym powiedzmy, ale też osoby z wykształceniem wyższym, a więc regionalizm to jest taka cecha języka w danym regionie, której używamy wszyscy po prostu i uznajemy ją za poprawną. Przykład, ziemniaki, kartofle, pyry, grule podhalańskie. I teraz w zależności, no kartofle mazowieckie, ziemniaki małopolskie, pyry wielkopolskie i tak dalej, ale tu nie mamy jakby tego myślenia, czy to błędne, czy poprawne i tak dalej. Natomiast w przypadku dialektyzmu ewidentnie już widzimy, że jest to cecha wywodząca się właśnie z gwar, natomiast ona będzie w odczuciu innych użytkowników postrzegana jako właśnie błąd językowy. No chociażby gdybym dzisiaj do Państwa użyła takiego zwrotu, że dzisiaj sklep jest zaperty, tak, zamiast zamknięty właśnie. A więc no, pewnie część z Państwa pomyślałaby sobie, że no mówię gwarą, co nie jest zgodne z normą języka ogólnego. Zaraz do ciapów dojdę, tak zerkam, ale zaraz mam nadzieję dojdę do tych ciapów lubelskich. Natomiast jeszcze właśnie zostawiam taką wskazówkę, że bardzo dobrym ćwiczeniem dla uczniów, dla naszych słuchaczy jest chociażby tworzenie słowników. Ja mam nadzieję o tych wszystkich też metodach mówić jeszcze w maju, więc Szanowni Państwo, przechodzę dalej, ponieważ, a nie, wrócę jednak, bo to jest jeszcze istotne. Zostawiłam również takie wskazówki dotyczące gatunków folkloru, bo to też bardzo dobra wskazówka, jeśli chodzi o dobór jakby metody pracy z uczniami nad edukacją regionalną właśnie, bo wśród gatunków folkloru znajdujemy właśnie chociażby tego typu teksty jak pieśni, legendy, ale też oracje, na przykład oracje przy okazji wesela, legendy, bajki ludowe, niesamowicie ciekawe, jeśli chodzi o pracę z młodszym uczniem, opowieści wierzeniowe, w których właściwie mieszkańcy regionu opowiadają o dawnych wierzeniach, zwyczajach, obyczajach,
również na przykład o demonologii ludowej, bo to też tutaj te postaci, które nas oprowadzają po tej wyprawie, te wyprawy z jedną ekipą, więc demonologia ludowa też jest tutaj takim tematem, który no, warto o nim pamiętać i wykorzystywać, chociażby właśnie te opowieści wierzeniowe, zagadki, w których specjalizuje się Buczka oraz przysłowia. To tylko wybrane, oczywiście jest ich znacznie więcej, profesor Jerzy Bartmiński wymieniał ich znacznie, znacznie więcej, natomiast część tutaj chociażby chciałam Państwu przypomnieć i zaraz taki przykład się pojawi, ale bardzo ciekawym jest również sposobem korzystanie z tego, co nazywamy etymologią ludową, a więc wyjaśnianie nazw przez mieszkańców poszczególnych na przykład miejscowości w taki charakterystyczny dla nich sposób, jak oni wierzą, że taka nazwa mogła coś oznaczać, natomiast zderzone właśnie z tą etymologią naukową, językoznawczą, bardzo ciekawe efekty daje. O tych dwóch ostatnich będę mówiła pewnie w maju, bo już dzisiaj czasu nam nie starczy, ale proszę też pamiętać, że mamy taką metodę zbierania, gromadzenia właśnie świadectw historii, jak historia mówiona, a więc też możemy poprosić naszych uczniów właśnie chociażby o zbieranie tego typu świadectw od osób starszych i też mam nadzieję więcej o tym jeszcze w maju opowiedzieć. No i mamy jeszcze kulturę, a kulturę to jest nic innego jak słowo klucz charakterystyczne dla danego regionu i też taką metodą warto pracować. Ja ją rozwinę, mam nadzieję, właśnie w maju i Państwo będziecie mogli również ją bliżej poznać. Ale zobaczcie Państwo, przywołuję tylko jako przykład zagadkę ludową, jakby no tutaj Buczka się w tym specjalizuje, a zagadka ludowa no właśnie charakteryzuje się w tym, że w taki zabawny sposób opowiada o, przedstawia obraz świata i tak jak tutaj Państwo widzicie, mam nadzieję, między polnym grochem leży chleba bochen, więc taka zagadka ludowa, która zmusza nas jednak do szukania analogii dosyć odległej, ale tak właśnie działa zagadka ludowa, a więc mamy tutaj w tym pierwszym przypadku, ja też starałam się Państwu zasygnalizować, jaka jest odpowiedź, że jest to księżyc właśnie. Ten ostatni przykład bardzo ciekawy, lipowe drzewo wesoło śpiewa, koń na baranie ogonem kiwa. Nad baranem tam czy na baranie, bo to różne wersje, ale są to po prostu skrzypce, a więc zrobione z drzewa lipowego, baranie oczywiście struny. No i ogonem kiwa koń, czyli właśnie ze smyczek, tak? A więc skrzypce. I tutaj, tak jak Państwo widzicie, są to zagadki zaczerpnięte ze słownika stereotypów, ja zaraz jeszcze o nim więcej opowiem, ale to są doskonałe teksty do właśnie takiego do takiej pracy z młodszymi dziećmi w szkole podstawowej, żeby im pokazać, jaka jest ta ludowa wizja świata, tradycyjna, regionalna ludowa wizja świata właśnie. I teraz, Szanowni Państwo, znowu nie przedłużając, chociaż powiem Państwu szczerze, że kiedy przygotowywałam tę prezentację, to ten slajd był jeszcze aktualny, ale jak się okazało, on się dzisiaj już zdezaktualizował, ponieważ jak niektórzy z Państwa pewnie wiedzą, to dzisiaj przyjęto ustawę w naszym Sejmie, że język regionalny w Polsce, a właściwie, że mamy już dwa języki regionalne, bo do tej pory było tak, że za język regionalny uznawany był tylko język kaszubski, ale dzisiaj dołączył do niego również język śląski. Natomiast ja tutaj Państwu wypisałam takie pojęcia, które warto z uczniami rozwinąć, a więc gwara, a więc dialekt, a więc język regionalny właśnie i jeszcze dorzuciłam takie pojęcie jak etnolekt. I do tej pory rzeczywiście było tak, że mówiliśmy o dialektach mazowieckim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim i o jednym języku regionalnym. Natomiast dzisiaj należało powiedzieć, że język polski ma trzy dialekty, mazowiecki, małopolski, wielkopolski i dwa języki regionalne, czyli język kaszubski i śląski. A gwaras to jest zdecydowanie taka najmniejsza jakby jednostka, jeżeli mówimy o tym terytorialnym podziale na języki lokalne. Gwara to jest przede wszystkim mowa mieszkańców wsi, albo większej okolicy, natomiast od dialektu różni się przede wszystkim tym, że ten zasięg dialektu jest większy. I rzeczywiście dialekt może obejmować kilkanaście gwar, więc musi mieć też te cechy wspólne, tak zwane cechy dialektalne. Też zostawiłam ciekawostkę dla Buczki, dla naszych uczniów, że jest coś takiego jak gwara uczniowska i są nawet słowniki gwary uczniowskiej, więc warto też pamiętać, że to rozumienie gwary może być takie ściśle regionalne, ale też socjolektalne, czyli właśnie nasi uczniowie, którzy stanowią pewną grupę społeczną, również posługują się swoją gwarą, chociaż
nie jest to to rozumienie, o którym tutaj, na którym nam by zależało, a więc takie rozumienie ściśle regionalne. Etnolekt z kolei jest to język grupy etnicznej, a więc chociażby właśnie język kaszubski możemy uznać za etnolekt. Kaszubi, grupa etniczna, mają swój język. To bardzo ważne, bo język regionalny właśnie wymaga tego, żeby być, jest ustanowiony przez Sejm, ustawą właściwie. Natomiast bardzo ważne jest to, że że poszczególne gwary należą do poszczególnych odmian terytorialnych, tych szerszych, a więc dialektów. I tak jak mówiliśmy, gwary lubelszczyzny zaliczymy do dialektu małopolskiego i no, do tych mniejszych odmian, te mniejsze odmiany lokalne rzeczywiście od siebie wewnątrz tego dialektu małopolskiego również bardzo różnią. I tutaj zostawiam, bo ktoś pytał o te ciapy, więc zostawiam również taki slajd, czym się różni regionalizm od dialektyzmu. A różni się przede wszystkim właśnie tym, proszę zobaczyć, że regionalizm występuje w języku mieszkańców wsi, a także języku osób wykształconych, że zarówno w mowie, jak i w piśmie, a więc on jest używany również w języku pisanym i jest aprobowany przez normy języka. Aha, i tutaj proszę Państwa zostawiłam te ciapy, jest ciapy, brejdak, brejdaczka, bo tak rzeczywiście jest, że w regionie lubelskim tych regionalizmów mamy mniej niż na przykład Wielkopolanie, niż na przykład Kraków, Poznań i tak dalej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że język w naszym regionie, na Lubelszczyźnie, rozwijał się pod bardzo dużym wpływem polszczyzny ogólnej. Więc też tych takich śladów regionalizmów, a tu przede wszystkim w odbiorze takim powszechnym kojarzy się słowa, tak, jako regionalizmy, ale regionalizmy mogą równie dobrze dotyczyć na przykład cech wymowy. Czyli na przykład to, że my tutaj na Lubelszczyźnie, przynajmniej część regionu używa takich zwrotów jak liczby, na przykład nie liczby, tylko liczby, napisać liczby na tablicy albo jechać do Lublina chociażby. Więc to też można uznać za cechę regionalną, ale nie jako słowo, tylko właśnie jako cechę fonetyczną, cechę wymowy. Więc proszę pamiętać, że regionalizmy mogą dotyczyć bardzo różnych warstw języka. I dla Lubelszczyzny można powiedzieć, niektórzy tak twierdzą, mamy aż dwa takie słowa, które za regionalizm właśnie uznamy, a więc ciapy. Dla osób spoza Lubelszczyzny zawsze to słowo tajemnicze, a ciapy to nic innego jak po prostu kapcie, takie obuwie domowe, gdzieś tam w innych częściach Polski pewnie pantofle, bambosze i wiele innych, natomiast ciapy rzeczywiście lubelskie. No i brejdak, brejdaczka, więc brat i siostra. I to są dwa takie, które zdecydowanie za lubelskie uznamy, natomiast jest wiele stereotypów na temat właśnie regionalizmów w poszczególnych językach. Natomiast no jak mnie niektórzy pytają, czy takie słowa jak kajtnąć się, koromysło albo jakieś inne słowa rzeczywiście są słowami regionalnymi, lubelskimi, no to niestety muszę rozczarować, nie są, bo one są znane również zdecydowanie poza Lubelszczyzną, na przykład taki zwrot powiedzieć dla taty, który jest na Lubelszczyźnie spotykany, ale on jest przede wszystkim, jakby tutaj idzie od Podlasia, tak? Więc nie ma tego charakteru ściśle lubelskiego. Natomiast są takie słowa również na Lubelszczyźnie, niektórzy jeszcze dorzucają tutaj słowo cebularz, też bardzo charakterystyczne, ale jest ich mniej niż na przykład właśnie w Poznaniu czy w Krakowie, zdecydowanie mniej. I też warto o tym pamiętać, bo kiedy próbują różne osoby tłumaczyć nam, że są takie regionalizmy, no to warto właśnie wiedzieć o to, że Lubelszczyzna jednak pod dużym wpływem języka ogólnego, więc tych regionalizmów znacznie mniej tutaj. I proszę Państwa, przechodzę, mam nadzieję, że jednak zdążę przejść do źródeł. Pokażę tylko szybciutko, nie będę już stron rozwijać, bo wszędzie są linki, więc Państwo będziecie mogli sobie zobaczyć. Oczywiście jeśli chodzi o źródła, to tutaj takie najstarsze źródło, można powiedzieć etnograficzne, jeśli chodzi o pieśni, zasoby, to mamy przede wszystkim Kolberga i lubelskie zostało uwzględnione w dwóch tomach. Właśnie w tomie lubelskie, tom 16-17 i w tomie chełmskie, tom 33-34. Część oczywiście znajdziemy jeszcze w tych treści z Lubelszczyzny w tomie na przykład mazowieckie, ale właśnie dlatego naszego takiego administracyjnie pomyślanego lubelskiego to mamy te dwa tomy Kolberga i coś, co jest nazywane nowym Kolbergiem, tak jak tutaj Państwo widzicie, ja sobie otworzę, o. No, nowy Kolberg, a więc właśnie sześć tomów zbiorów pieśni
gdzie mamy podzielone te tomy na pieśni doroczne, a więc świąteczne, pieśni rodzinne, pieśni powszechne, ale też tom na przykład dotyczący tylko i wyłącznie muzyki, czyli instrumentalnej dla kogoś, kto rekonstruuje chociażby dawną muzykę tradycyjną. I też warto do niego, zachęcam, żeby sięgać do tego nowego Kolberga właśnie w tomie lubelskie, właściwie w 6 tomach lubelskiego, pod redakcją profesora Jerzego Bartmińskiego, bo to jest kopalnia absolutnie niewyczerpana, jeśli chodzi o zasoby właśnie tekstów folkloru na przykład. Oczywiście mamy słowniki i tutaj dwa przede wszystkim chciałam Państwu pokazać. Słownik profesor Haliny Pelcowej, już o nim wspominałam. Doskonałe źródło, jeśli chodzi na przykład właśnie o słownictwo, ale też właśnie o konteksty tak zwane, czyli wypowiedzi mieszkańców wsi, którzy sami mówią o zwyczajach, o dawnych świętach, o tradycjach, ale też o kulturze materialnej. I słownik stereotypów i symboli ludowych. Ja chciałam Państwu te wszystkie strony pokazać, bo one są niezwykle ciekawe i niezwykle zasobne właśnie w źródła materiałów, ale nie chcę przedłużać, a wiem, że powolutku już będziemy pewnie zmierzać po końcowi. Natomiast to są rzeczywiście takie źródła, do których zdecydowanie warto zaglądać, no bo one, mówię, no, gdybyśmy poszukiwali materiałów, ale też pomysłu na takie zajęcia z edukacji regionalnej dla Lubelszczyzny, no to są źródła absolutnie bezcenne. Z opracowań mamy przede wszystkim takie kompendium, tak jak Państwo tutaj widzicie pod redakcją Alfreda Gaudy. Ono jest dostępne w internecie, Teatr NN Lubelski udostępnia te publikacje i tutaj mamy informacje o Lubelszczyźnie zarówno w takim kontekście kultury materialnej, ale też właśnie duchowej, a bezcenny w nim, w tym opracowaniu jest coś, co się nazywa próbą, nie wiem czy próbą, ale na pewno taką pierwszym słownikiem, jeśli chodzi o obrzędowość właśnie na Lubelszczyźnie, gdzie mamy cały rok obrzędowy opisany właśnie z tradycjami charakterystycznymi dla tego obszaru. Bardzo ciekawa publikacja. Drugie takie kompendium to, tak jak tutaj Państwo widzicie, Kultura Ludowa Lubelszczyzny pod redakcją profesora Jana Adamowskiego, przepraszam, pana profesora Jana Adamowskiego. I jeszcze takie opracowanie, również niezwykle bogate, kolędowanie na Lubelszczyźnie. Gdybyście Państwo poszukiwali właśnie informacji, jak kolędowano, jakie były tradycje kolędnicze, formy kolędnicze, no to właśnie kolędowanie na Lubelszczyźnie, absolutnie doskonałe opracowanie. Tu jeszcze zostawiłam, proszę zobaczyć, płyty, na których mamy muzykę, ale też pieśni z Lubelszczyzny, takie tradycyjne nagrania, niektórzy mówią inkrudo, a więc źródłowe, nieprzetworzone, z których też zdecydowanie warto korzystać. Zostawiam też publikację, która jest i warto również o niej pamiętać. Właśnie w tym czasie, kiedy te ścieżki edukacyjne funkcjonowały w szkole, powstała edukacja regionalna w gimnazjum Lubelszczyzna i to jest przede wszystkim bardzo dobre źródło do czerpania pomysłów, inspiracji na lekcje. I tutaj, proszę Państwa, źródła internetowe. Zostawiłam również linki dla Państwa. Bardzo bogate. I przede wszystkim zachęcam do korzystania z tej strony Etnografii Lubelszczyzny i ją to chciałabym jednak Państwu pokazać, więc mam nadzieję, że się uda. Chociaż boję się, proszę Państwa, bo tak kojarzę, że po tym udostępnianiu ekranu zwykle to nam tutaj jakiś... ale spróbuję mimo wszystko, bo zależy mi bardzo na niej. Ale myślę, że część Państwa również ją zna, natomiast warto właśnie wiedzieć, że Etnografia Lubelszczyzny została pomyślana w taki sposób, że mamy tutaj opisany cały rok. I tak jak Państwo zobaczcie, wchodzę sobie w kwiecień, mamy kwiecień przecież, i zobaczcie Państwo, wchodzę w kwiecień i wchodzę w 25 kwietnia, i Dzień Świętego Marka. I strona, właściwie Etnografia Lubelszczyzna, opisuje właśnie w ten sposób cały rok obrzędowy, cały rok kalendarzowy również, z tradycjami związanymi, tak jak tu Państwo widzicie, w Dzień Świętego Marka mieliśmy zakaz pracy w ogrodzie, wypiekania chleba, ale też sadzenia roślin, ponieważ wierzono właśnie, że to będą rośliny robaczywe. I mamy tutaj, proszę zobaczyć, relacje świadka historii pana Czesława Maja, więc ta strona jest absolutnie bezcenna, jeśli chodzi o opracowanie takich treści związanych z kulturą regionalną, ale też proszę zobaczyć, mamy tutaj bardzo dużo nagrań, zarówno nagrań wideo, jak i nagrań audio, mamy też teksty zapisane, więc zdecydowanie warto z niej korzystać.
Pracownia etnolingwistyczna profesora Jerzego Bartmińskiego, doskonałe źródło przygotowywane również na UMCS-ie. Mamy stronę Muzyka Roztocza, gdzie Państwo macie dostęp do pieśni, nagrań, ale też mamy wspaniale wykazane właśnie twórców muzyki, instrumentalistów z Roztocza. Strona Stowarzyszenia Twórców Ludowych również z regionami i kontakty, czy jakby przykłady bezpośrednie dla poszczególnych twórców. Stroje Ludowe, gdzie też Państwo znajdziecie właśnie chociażby opis, charakterystykę strojów dla Lubelszczyzny, zarówno takiego najbardziej reprezentatywnego stroju tak zwanego krzczonowskiego, a więc z centralnej Lubelszczyzny, ale też na przykład stroje podlaskie z okolic Włodawy, więc tam Państwo zobaczycie właśnie chociażby galerię, ale też bardzo profesjonalny opis. I jeszcze dysponujemy czymś, co przygotowały warsztaty kultury w Lublinie, to się nazywa Elementarz Tradycji, dostępna w internecie taka publikacja, którą można sobie online przeglądać. I tam mamy właściwie wszystkie najbardziej specyficzne elementy, cechy kultury regionalnej lubelskiej. I szybciutko, proszę Państwa, przechodzę do tego tomu pierwszego, a więc Domowe ognisko. I tutaj ja sobie właściwie wyobraziłam ten temat, jak go zrealizować, to na takie trzy bloki, można powiedzieć, wieś, a więc szerzej, gospodarstwo, takie dawne, tradycyjne i dom. I teraz, Szanowni Państwo, takim pierwszym przykładem, który mi przyszedł do głowy, jak to w sposób ciekawy naszym uczniom pokazać, no to jest właśnie chociażby zestawienie nazw miejscowych z jakby ich wyobrażenia na temat źródła tych nazw, pochodzenia tych nazw naszych mieszkańców, z tą etymologią, którą nazywamy etymologią naukową. Tak jak tutaj Państwo widzicie, kilka przykładów tylko wybrałam. Mamy Chrubieszów, mamy Lublin, mamy Kock, Szczebrzeszyn, Tyszowce i Wochyń. I na tych chociażby kilku przykładach, nie wiem, czy jest akurat ktoś z tych okolic i potwierdzi, że taka etymologia ludowa rzeczywiście jest, no ale proszę zobaczyć, no chociażby na przykładzie Chrubieszowa wierzono, że to od rubieży, a więc rzeczywiście już peryferiów kraju, natomiast etymologia naukowa jest taka, że pochodzi ta nazwa najprawdopodobniej od imienia, a więc nazwa dzierżawcza Chrubiesz, czyli chruby, gruby, ale też proszę zobaczyć, no sam Lublin, czyli Lublin, tak, mieszkańcy Lublina sobie tłumaczą, że to był Lublin, więc założyciel miasta łowił ryby, albo to był szczupak, albo to był lin i się zastanawiał, tak, czy to jest szczupak, Lublin. Natomiast no tak nazwy miejscowe nie powstawały, najprawdopodobniej było to od imienia Lubla, ten mężczyzna Lubla albo Lubel. Dla Kocka wierzono, że to byli jacyś, że to było jakieś bóstwo jaćwieskie, jaćwingowie, którzy rzekomo zamieszkiwali te tereny. Natomiast Kock jest nazwą utworzoną od przydomka, właściwie można powiedzieć, a więc też nazwą dzierżawczą założyciela tej osady, a więc Kot, tak się on nazywał, tak go określano. I tak dla każdej, proszę zobaczyć, miejscowości możemy znaleźć etymologię ludową i najprościej jest ją usłyszeć i uzyskać od mieszkańców wsi czy danej miejscowości, a potem sprawdzić ją, i tutaj Państwu również zostawiłam takie źródło, nazwy miejscowe Polski pod redakcją Kazimierza Rymuta, gdzie znajdziemy prawdziwą, taką naukową, wywiedzioną z faktów językowych etymologię. No i właśnie chociażby bardzo ciekawy też przykład Tyszowce, gdzie tam rzeczywiście specjalizacją to były cechy szewców, którzy szyli charakterystyczne tyszowiaki tak zwane, czyli buty z wysoką cholewką, buty męskie, i tak sobie mieszkańcy tłumaczyli, że to od zwrotu tu szewce, ale znowu nie od imienia założyciela osady, czyli od Tysza z przyrostkiem owce, i tak ta nazwa powstała, tak samo Wochyń, że wierzono, że austriackie wojska się zgubiły w tych okolicach i pytały wszystkich dookoła, Wochynia, więc gdzie i tak dalej, natomiast, a no właśnie, Tyszowce od tyszowiaków, ale zdecydowanie od Tysza, bo to jest to. I teraz właśnie zestawić to, co powiedzą nasi mieszkańcy, z etymologią taką faktyczną, i to jest niesamowicie ciekawe zadanie dla naszych uczniów. Absolutnie nie negujemy tej etymologii ludowej, ale ona jest niezwykle inspirująca do tego, żeby właśnie porozmawiać, co my jako mieszkańcy danej miejscowości uważamy za tę historię, jakby, która nas wokół tej wsi skupia, a więc właśnie chociażby to, że tam ta tradycja w Tyszowcach właśnie szewców w okolicy bardzo rozpowszechniona i taka ważna dla tej miejscowości. No i ten Wochyń właśnie, który od Woj, a więc od przydomka albo Wojciecha, albo Wojmira, albo Wojsława, nie wiemy kogo, ale kogoś, kto najprawdopodobniej właśnie miał to imię Woj, i od tego Wochyń właśnie. Więc
zachęcam do tego, żeby pytać o etymologię mieszkańców, a potem ją zweryfikować z etymologią naukową, bo to bardzo ciekawe zajęcie dla naszych uczniów. I teraz szybciutko tylko powiem, jeśli Państwo macie pytania, to zachęcam, ja sobie szybko do nich wrócę, także zachęcam, żeby zostawiać mi te pytania na czacie i spróbuję szybko też odpowiedzieć. Natomiast tylko powiem może o tych takich najważniejszych faktach dotyczących domu. Jeżeli chodzi o te subregiony architektoniczne, no to mamy właśnie na Lubelszczyźnie subregion przede wszystkim podlaski, lubelsko-nadwiślański, urzędowski i biłgorajski. I w tych każdym z tych regionów te domy się od siebie nieco różniły. I teraz proszę zobaczyć, tutaj przywołuję tylko przykład, jeżeli chodzi o zabudowania, tak, gospodarskie, nie już o sam dom, ale zabudowania gospodarskie. Tutaj wybrałam na przykład słowo stodoła i zobaczcie Państwo, no, zdjęcie oczywiście, ale zostawiam też taki rysunek, który z 1915 roku był taki konkurs o odbudowie polskiej wsi i tam właśnie architekci proponowali, jak ten chaty w poszczególnych regionach budować, odnawiać i tutaj mamy to również przykład stodoły i tutaj zobaczcie Państwo, mamy chociażby takie nazwy: boisko, bojowisko, klepisko i tok. I rzeczywiście to jest oto środkowy pas, jeśli chodzi o stodołę, to było miejsce, gdzie młócono zboże. Natomiast rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie do słownika na przykład pani profesor Pelcowej, to ewidentnie widać, że mamy tutaj taką nazwę ogólną, która w całym regionie była spotykana i ta była nazwa klepisko, boisko, bojowisko na północy regionu, natomiast tok jest już tą nazwą rzeczywiście kresową. I tutaj bardzo ładnie chociażby taki zabieg porównania sobie nazw na poszczególny element jakiś kulturowy, porównania sobie tych nazw pokaże nam właśnie te wpływy gwar polskich, gwar ukraińskich, tę wielokulturowość tego regionu. Drugi taki przykład, proszę zobaczyć, to jest ta nazwa tych z kolei tutaj bocznych części, niektórzy powiedzą Zapole i Zapole zdecydowanie w całym regionie najczęściej spotykane, ale mamy sąsiek, zasiek, mamy stronę i zastronek nawet, tak. Więc też warto tutaj chociażby na tym przykładzie widać, że tych nazw jest dużo i też oczywiście gdybyśmy sobie wzięli na przykład takie nazwy dotyczące pokarmów chociażby, jak nazywano poszczególne pokarmy w poszczególnych częściach regionu, to też by nam to pięknie pokazało. Mamy, tutaj jeszcze wypisałam do Państwa i zostawiłam tego Beboka, który prowadzi archiwum, jakie jeszcze inne elementy można w ten sposób właśnie naszym uczniom pokazać. Stodoła, spichlarz, obora, ale też studnia z żurawim, no i kierat. Można też bardzo ładnie, zobaczcie Państwo, na przykładzie tych słów pokazać dzieciom, co znaczą na przykład frazeologizmy. Mamy przecież taki frazeologizm, chodzić jak w kieracie. No więc w czym? A więc pokażmy dzieciom, naszym uczniom, co to był ten kierat, że to rzeczywiście było bardzo ważne narzędzie takiej pracy typowo rolniczej również tutaj na Lubelszczyźnie. I proszę zobaczyć, zostawiam też charakterystykę budynków dla Lubelszczyzny. Mieliśmy oczywiście te najbardziej typowe, czyli domy, ale też takie już niemieszkalne, a właśnie budynki na wsi najczęściej spotykane. Natomiast dla Lubelszczyzny była to takim najbardziej typowym, tak się nawet mówi, typ lubelski chałupy, to jest właśnie chałupka jednoizbowa, potem dopiero dwu- i czteroizbowa, to już taka duża, dostatnia izba, chałupa, ale ona się przede wszystkim składała właśnie z izby mieszkalnej, z sieni, z komory, dach kryty strzechą, potem ten dach naczółkowy i taki charakterystyczny, bo to też ważne, że każdy region troszkę inaczej budował domy, budował też dachy, więc dla Lubelszczyzny taki czterospodowy, ale też naczółkowy, bo najbardziej charakterystyczny. Polepa zamiast drewnianej podłogi, to też warto wiedzieć, że drewniana podłoga to już było świadectwo zdecydowanie bogactwa, ale też ona się pojawiła bardzo późno, jeśli chodzi o zabudowania wiejskie. No i takie najbardziej charakterystyczne miejsca każdego domu, czyli kuchnia, piec chlebowy, zapiecek, komin, a więc te, które zdecydowanie dominowały jakby w takim życiu domowym, rodzinnym dawniej. I tutaj też proszę zobaczyć, zostawiam takie slajdy, gdzie Państwo widzicie właśnie chałupkę lubelską jednoizbową, czyli mamy sień, mamy komorę, mamy izbę, no i ta już chałupka dwuizbowa, gdzie mamy dwie izby, tak zwaną świetlicę, ale też mamy właśnie komorę, sień. I teraz tutaj też zostawiłam dla Państwa takie informacje, że mamy próg, te miejsca szczególne, próg, okna, piec, święty kąt. I Szanowni Państwo, gdybyśmy z wszystkimi tymi miejscami chcieli wiązać jakieś takie informacje stricte kulturowe, to są miejsca szczególne. Dlaczego? Dlatego, że one stanowiły
w domu pewną granicę. Na przykład próg stanowił tą magiczną granicę domu, czyli tego świata bezpiecznego, oswojonego i świata obcego. I ten próg kulturowo również na Lubelszczyźnie stanowił bardzo ważne miejsce domu. Na przykład to widać przy obrzędach. Dzisiaj to wiemy, że przenosi się pannę młodą przez próg, ale na przykład podczas obrzędów pogrzebowych, gdzie na przykład dawniej gospodarza, który odchodził, żegnano w ten sposób, że trumną stukano o ten próg chociażby, żeby się z tym domem pożegnał i tak dalej. Piec, no on nie służył nie tylko do przygotowywania pokarmów, ale też właśnie wypiekania chleba, ale też był miejscem do spania. Na przykład też wierzono, że jeżeli gospodyni piekła chleb, nie należało wtedy zachowywać się głośno, trzaskać drzwiami i tak dalej, bo duch uleci, a więc ten chleb się po prostu nie uda. Więc te miejsca takie szczególne, warto o nich również więcej poczytać i zobaczyć, jak one były w tych opisach kulturowych również ukazywane. Jeżeli chodzi o sprzęty domowe, tutaj też kilka takich wybrałam przykładów, ale myślę, że warto na przykład o tej dzieży więcej poczytać, bo dzieża oczywiście była takim drewnianym, dużym naczyniem do przede wszystkim wyrabiania ciasta chlebowego, natomiast ona pełniła bardzo ważną rolę podczas obrzędu weselnego, gdzie tą dzieżę się odwracało i panna młoda na tej dzieży właśnie siedziała podczas oczepin, co było oczywiście symbolem tego, że ona będzie płodna, będzie matką, będzie gospodynią dobrą i tak dalej, i tak dalej. I każdy, zobaczcie Państwo, z tych elementów jest niezwykle ciekawy, oczywiście jest ich znacznie więcej i można wybrać konkretny ten element do rozmawiania z naszymi uczniami o tym, dlaczego właśnie te, a nie inne elementy, czy to domu, czy sprzętów domowych były tak charakterystyczne i istotne. Kilka tylko, ja już chcę powolutku zmierzać ku końcowi, ale jeszcze kilka rzeczy chcę Państwu pokazać. Zostawiłam kilka zdjęć, żebyście Państwo też zobaczyli i też starałam się oddać, jeżeli nazwa jakiegoś przedmiotu była no właśnie taką nazwą, że mamy kilka różnych w danym regionie, no to mamy praczki Janka, więc przyrząd do prania, taki charakterystyczny do tłuczenia tego prania, kiedy jeszcze dawną techniką prano na przykład nad rzeką, tara, żelazka tak zwane, z duszą żelazko, stępa, a więc przyrząd do tłuczenia kaszy, obtłukiwania. Tutaj mamy tak zwaną krupkę albo siejkę, z której dawniej siano, ale proszę Państwa, to był też bardzo ważny przyrząd, kiedy święcono pokarmy na Wielkanoc, bo my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że to mały koszyczek, natomiast to było bardzo duże naczynie, do którego należało włożyć absolutnie wszystko to, co przez święta wielkanocne rodzina zjadła. Więc rzeczywiście jak niesiono święcone do kościoła, to było co dźwigać w tej siejce, w tej krupce. To duże naczynie, z którego po prostu wychodził gospodarz i siał zboże. Przetak, a więc bardzo też charakterystyczne. Ja jeszcze będę mówiła o tych wytworach kultury materialnej w maju, bo tutaj na przykład warto powiedzieć, że Lubelszczyzna to też przede wszystkim sitarze. Sitarze biłgorajscy właśnie, którzy się specjalizowali w wyrabianiu tego typu narzędzi. No tutaj charakterystyczny też przedmiot niecka, kopańka i tu Państwo widzicie chleb, ciasto chlebowe w tej niecce wyrobiane, ale też ciekawostka, że ona dawniej służyła na przykład za wanienkę dla małego dziecka, kiedy należało je wykąpać, no to właśnie w tej niecce również dzieci kąpano. Więc kilka takich przykładów, które warto znać, pamiętać i gdzieś sięgnąć również chociażby do słowników, żeby poszukać tych przekazów o nich. Natomiast jeszcze tylko zostawiłam tutaj dla Państwa również slajd z adresem, gdzie mamy ten wirtualny spacer po skansenie naszym lubelskim, bo tam można zobaczyć i posłuchać, to bardzo ważne, pięknych opowieści właśnie o poszczególnych miejscach, bo skansen lubelski również podzielony na te subregiony, ale też pięknie opisane. I szanowni Państwo, warto też pamiętać, że to jest architektura sakralna i to są kościoły, synagogi, ale również właśnie cerkwie. I tutaj zostawiłam kilka przykładów najstarszej cerkwi na Lubelszczyźnie w okolicach Tomaszowa, czyli Korczmin, Chrubieszowa, Chłopiatyn, ale też właśnie sam Chrubieszów, 13-kopułowa cerkiew, więc ta architektura również świadczy właśnie o tym wielokulturowym charakterze Lubelszczyzny. Specyficzny również dla Lubelszczyzny to są, tym elementem specyficznym są kapliczki i też zostawiłam tutaj dla Państwa typy kapliczek, które na Lubelszczyźnie spotykamy z przykładami. Kapliczka z okolic Lubartowa, kapliczka z okolic Kazimierza Dolnego i te kapliczki również bardzo ważny element właśnie tej przestrzeni, tak zwanego krajobrazu kulturowego dla Lubelszczyzny niezwykle charakterystyczny. I szanowni Państwo, jako że już
I tak przedłużyłam. Ten temat drugi, a więc temat poświęcony świętowaniu, ja do niego wrócę. Wrócę do niego w maju, ale tam chciałabym już bardzo konkretnie Państwu opowiedzieć, co warto naszym uczniom pokazać, co dotyczy właśnie kultury Lubelszczyzny. I teraz zarówno jeśli chodzi o tę obrzędowość doroczną, a więc mamy przede wszystkim okres Bożego Narodzenia i okres Wielkiej Nocy, ale nie tylko, ale zależy mi również na tym, żeby myśleć o tym tomie, o świętowaniu, również w perspektywie obrzędowości rodzinnej. Takim elementem bardzo istotnym oczywiście jest tradycyjne wesele i na Lubelszczyźnie rzeczywiście mówi się, że nieco inne było wesele lubelskie, nieco inne było wesele chełmskie. I też warto prześledzić właśnie, jak to wesele przebiegało, na przykład właśnie w tych dwóch subregionach, zobaczyć, jakie pieśni, jakie zwyczaje podczas tego wesela kultywowano. Więc wrócę do tego tematu w maju i rozwinę również tematy takie jak chociażby właśnie dawne zawody lubelszczyzny, ale też pokarmy, ale też właśnie ubiór. I na tym bardzo by mi zależało, żeby już pokazać konkretnie, jak wykorzystać te wszystkie źródła, o których dzisiaj żeśmy sobie powiedzieli, żeby stworzyć właśnie ciekawą lekcję, ciekawe zajęcia dotyczące tych konkretnych aspektów kultury regionalnej. Ja bardzo Państwa proszę o pytania, zachęcam i postaram się szybciutko na nie odpowiedzieć również. I zapraszam również w maju, bo zdecydowanie tam będę mogła tak już praktycznie przełożyć poszczególne tomy na teksty folkloru, na teksty takie właśnie dotyczące historii mówionej z Lubelszczyzny. Pokażę Państwu przykłady właśnie zwyczajów. Tutaj tak patrzę na pytania, czy się pojawiają. Chwilę poczekam. Jeśli Państwo chcą, to zachęcam. Pani Barbara napisała, że z okolic Tyszowiec rzeczywiście te buty, tak zwane tyszowiaki, bardzo specyficzne, wysokie, z długą, męskie buty z długą cholewką, to rzeczywiście taki rozpoznawalny. Czekam na pytania, jeśli ich nie ma, to jeszcze chwileczkę pozwolę sobie też dokończyć, ale już zapraszam Państwa w maju, bo tam wszystkie pozostałe tomy spróbuję już. Przygotuję takie plansze, które będą konkretną podpowiedzią i który tom, jakimi treściami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny wypełnić. Między Kotkiem a Lubartowem. I teraz pytanie brzmi, jaki dialekt? Pani Jolanta pyta. Dialekt jest zawsze małopolski. Dialekt jest zawsze małopolski na Lubelszczyźnie. Natomiast tak jak mówiłam, Gwary, okolice Kocka i Lubartowa, więc to jest taka Lubelszczyzna centralna i tam będziemy mieli przede wszystkim właśnie te gwary polskie, bardzo, to jest taki, można powiedzieć, pas przejściowy między dialektem mazowieckim a dialektem małopolskim. I jeżeli ktoś chce już konkretnie przykłady, no to właśnie słownik pani profesor Pelcowej, a przede wszystkim mapy dołączone do tego słownika pokażą Państwu, jakie słowa, jakie cechy tutaj występują. Natomiast ta okolica Kocka i Lubartowa to jest właśnie ten pas przejściowy między jednym a drugim dialektem, małopolskim a mazowieckim. I też właśnie w zależności od tego, którego aspektu tej kultury regionalnej dotkniemy, no to mogą tam się ze sobą, mogą rywalizować ze sobą właśnie mazowieckie i małopolskie wpływy. Więc tam będziemy mieli i stojała, bojała się z Mazowsza pewnie, ale też właśnie chociażby brak przegłosu, czyli wiadro, wiedro, wiosna i tak dalej. Więc tak, tam mamy taki obszar, gdzie dialekt małopolski z dialektem mazowieckim się spotykają. Jeszcze czekam, jeśli może ktoś chce o coś zapytać. Patrzę, czy wcześniej też nie było pytań. Tak, te ciapy zdecydowanie można uznać za regionalizm lubelski. To chyba taki najbardziej typowy, rozpoznawalny. Więc to obuwie domowe lubelskie to zdecydowanie ciapy. I to właściwie jeden z nielicznych chyba takich regionalizmów leksykalnych, czyli słów. Czekam cały czas, bo widzę, że jeszcze Państwo piszecie do mnie. W prezentacji, którą tutaj też dołączyłam, będzie Państwo. Aha, tu mam pytanie. Wykład będzie dostępny na stronie. Będzie dostępny na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
I tam, z tego co wiem, możecie Państwo po prostu go sobie odsłuchać. A powiedzenie otako, otamo, przyznam szczerze, chyba bardziej bym wiązała z potocznym językiem. Nie z regionalizmami, ale właśnie z takim potocznym otako, bo to rozumiem, że o to chodzi. Natomiast raczej właśnie potoczność tutaj, a nie sama odmiana regionalna. Tutaj, jak Państwo widzicie na planszy, mamy ten tom drugiej kartki z kalendarza. Ja do niego wrócę. Wrócę do niego w maju i będziemy sobie mówić o dwóch bardzo ważnych zwyczajach, czyli dunajowanie okolicy Łukowej i brodacze okolice Sławatycz. Więc chociażby te dwa, które są na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa, to już zasygnalizuję, ale opowiem Państwu o bardzo ciekawych przykładach dotyczących świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. Jeszcze sobie czytam. Czy są lubelskie? No, jeśli są używane na Lubelszczyźnie, to też tak można powiedzieć, ale na Lubelszczyźnie również mamy chociażby takie słowa jak, no właśnie, chociażby kajtnąć się, a niektórzy twierdzą, że typowo lubelskie, ale one są znane również poza Lubelszczyzną, więc warto pamiętać, że nie wszystko, co jest na Lubelszczyźnie używane, musi być takie typowe, charakterystyczne, specyficzne dla Lubelszczyzny, bo może też sięgać poza granice regionu i to jest, czy intonacja jest cechą regionalną. Intonacja w sensie akcentu, bo to rozumiem, że intonacja, ale przede wszystkim akcent może być cechą regionalną. I tak na przykład będziemy mieli na Podhalu, gdzie mamy jeszcze dzisiaj tak zwany akcent inicjalny i nasi górale rzeczywiście akcentują pierwszą sylabę. Jeszcze relikty takiego akcentu spotkamy na północy Polski, czyli gdzieś tam na północnych Kaszubach. Może być cechą regionalną, zdecydowanie. Niektórzy mówią, że my tu na Lubelszczyźnie, to tak się potocznie mówi, zaciągamy. I to jest też taka cecha charakterystyczna, ale dla wschodniej Polski, szerzej, czyli Podlasie, Lubelszczyzna. No i to polega na podnoszeniu nieco akcentu właśnie, intonacji, o dobrze pani pisze, intonacji w sylabie nieakcentowanej. Tam mamy samogłoskę i ona się podnosi, podwyższa i my jesteśmy tutaj, osoby ze wschodu, odbierane jako osoby, które mają tę polszczyznę taką nieco bardziej śpiewną. I tak, zdecydowanie może tak być, że ona jest właśnie taką cechą regionalną. Tu jeszcze pisze do mnie pani Jolanta. Ja zachęcam, zapraszam, mam nadzieję, że Państwa zainteresowałam tym podejściem językowym, bo będę jeszcze o nim mówić w maju, właśnie o historii mówionej, jeszcze o gwarach, już na konkretnych przykładach, więc postaram się też pokazać przykłady z różnych części Lubelszczyzny, jednego na przykład słowa i w różnych zakątkach Lubelszczyzny. Jeszcze czekam na pytania. Patrzę, bo to mi się cały czas wyświetla, że ktoś jeszcze pisze. Bardzo zachęcam, jeszcze czekam ciągle. Natomiast, no, tak jak mówię, to podejście językowe do edukacji regionalnej jest naprawdę bardzo inspirujące, bardzo owocne, bo na przykład właśnie szukanie tekstów folkloru, które można pięknie zilustrować i święta, i pracę na wsi, i pokarmy, a właśnie chociażby wierzenia, które gdzieś tam osoby gwaru mówiące przekazują w taki sposób właśnie gwarowy. Naprawdę bardzo inspirujące podejście i staram się w maju również to Państwu pokazać na konkretnych już przykładach. W Krakowie mówili mi, że mam wschodni akcent. No tak, właśnie tak jest. Tak nam powiedzą zawsze. Jak pojedziemy na zachód albo do centralnej Polski, to nas rozpoznają właśnie po tym wschodnim, tak zwanym akcencie. Zaśpiewie, niektórzy twierdzą, że to zaśpiew jest. Ale tak, to jest intonacja zdecydowanie właśnie taka bardziej śpiewna, która właśnie polega na tym, że my intonujemy wyżej samogłoski w sylabie nieakcentowanej. Przed sylabą akcentowaną, to tak po językoznawcy by to tak wytłumaczył. Ale tak, to jest wschodnia cecha, zdecydowanie. I Kraków to słyszy. Tak, Kraków to słyszy, że my taki zaśpiew rzeczywiście gdzieś tam w głosie jest. No, taką właśnie chociażby cechą krakowską tutaj nawiążę, tylko skoro regionalizmy, no to tam powiedzą, że się spaźniają. My, dla nas to takie słowo nietypowe, spaźniać się, ale regionalne, krakowskie. Na Lubelszczyźnie oczywiście spóźniać się. Jeszcze patrzę, że ktoś pisze, więc zachęcam.
Jeden dialekt, ale to nie jest tak, że jeden dialekt zawsze w każdym zakątku jest taki sam. Jeżeli Państwo popatrzycie na mapę Gwar, to tam będziemy mieli dla Mazowsza mamy 6 subregionów gwarowych, dla Małopolski mamy 9 subregionów gwarowych, w tym 2 dla Lubelszczyzny. Dialekt małopolski mamy przede wszystkim tą Małopolskę Środkową, mamy Podhale, zobaczcie Państwo, to jest cały czas ten sam dialekt, ale one się od siebie jednak różnią w zakątkach tych swoich takich charakterystycznych gwar. Lubelszczyzna zdecydowanie pogranicze wschodnie, starsze, młodsze, a więc cechy gwar polskich, ale i cechy gwar ukraińskich. I to jest tak, że nie wszystkie cechy w danym dialekcie muszą wystąpić na przykład na jego peryferiach, bo też tak to wygląda. Ja się postaram też, no ja nie chciałam tutaj tego wątku o gwarach bardzo rozwijać, bo wiem, że nie tego miało webinarium dotyczyć, ale oczywiście jeśli Państwo chcieliby więcej o gwarach, to jestem gotowa i zawsze bardzo chętnie opowiem. Mhm. Intonacja dotyczy zdania, frazy, a nie akcentu wyrazowego. Jest akcent wyrazowy i jest akcent zdaniowy. Więc intonacja może dotyczyć rzeczywiście zdania, jeśli mówimy o akcencie zdaniowym, ale też akcentu wyrazowego, oczywiście. Nosowość jest charakterystyczna dla lubelskiego. Nosowość, to znaczy rozumiem, że na przykład używanie, tak, czy wymawianie samogłosek nosowych. A my raczej byśmy powiedzieli, że mamy albo wymowę właśnie z nosówką, albo tak zwaną denazalizację i odnosowienie. I rzeczywiście w polszczyźnie takiej ogólnej mamy na przykład w wyrażeniu widzę cię, gdzie mamy odnosowienie na końcu, w wygłosie wyrazu. Natomiast tak, zdecydowanie może być cechą regionalną i na Lubelszczyźnie ona też odgrywa rolę. Tak, ona może być taką cechą regionalną, jeżeli ktoś właśnie nie mówi nosu, nie używa, nie wymawia samogłosek nosowych, tak. Ale to też jest specyfika polszczyzny potocznej, dlatego że właśnie my, zwłaszcza na końcu, tak zwanym wygłosie wyrazu, odnasawiamy, czyli nie używamy samogłoski nosowej, nie wymawiamy jej po prostu. A łuna w sensie ona, łuna, łąka, tak, bo pomyślałam, że chodzi o ona, czyli łona, ale nie, chodzi o co innego, łąka. To jest szeroka, tak zwana, już nie chcę wchodzić w szczegóły, tak zwana szeroka wymowa samogłosek nosowych, czyli tam nie powiemy on, łąka, tylko właśnie mówimy łąka. I to jest szeroka, taka można powiedzieć, wymowa, to znaczy ona polega na rozszczepieniu, tak, tej nosówki na właśnie un chociażby, łunka, munka i tak, zdecydowanie. Tak, oczywiście, jest to cecha dialektalna tutaj na Lubelszczyźnie, również spotykana, zdecydowanie. Tu jeszcze pomyślałam, bo ja źle przeczytałam, ale gdyby to była łona, to mielibyśmy jeszcze właśnie tą tak zwaną labializację, a więc poprzedzanie słów, które zaczynają się od samogłoski o, tym wargowym ły, łona, łojciec, łomatko boska i tak dalej, labializacja i też na Lubelszczyźnie jest spotykana. Patrzę jeszcze na te przykłady, które Państwo podajecie. I proszę też pamiętać, że rzeczywiście, tak jak mówiłam, gwary Lubelszczyzny, to znaczy ziemia łukowska będzie miała inną wymowę, inne specyficzne cechy niż na przykład gwara w okolicach Chełma, Chrubieszowa, ale też na przykład Biłgoraja. Są takie miejsca, które rzeczywiście są najbardziej archaiczne, jeśli chodzi o cechy językowe, na przykład właśnie ziemia biłgorajska chociażby. Patrzę, że jeszcze Państwo piszą i zachęcam. Ja postaram się w takim razie, bo widzę, że ten temat gwar jest bardzo dla Państwa też istotny i słusznie, bo to jest świadectwo, język jest świadectwem, jest nawet taka książka, jak zachęcam, Twoja mowa cię zdradza. I tam mamy właśnie przykłady z różnych części Polski, bo to nie o Lubelszczyźnie, gdzie mamy bardzo dużo takich właśnie cech charakterystycznych dla poszczególnych części Polski. Mhm. Dobrze. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam 16 maja. Postaram się właśnie więcej o gwarach, bo to widzę, że ważne, ale też już konkretnie tematy tych 6 tomów wypełnić treścią z Lubelszczyzny, a więc konkretnie przykłady świąt, zwyczajów,
różnych aspektów kultury materialnej dla Lubelszczyzny charakterystycznych, chociażby właśnie sitarstwo biłgorajskie, ale też instrumenty muzyczne, taka typowa suka biłgorajska, tak się nazywa ten instrument, więc postaram się, żeby w maju te treści 6 tomów wypraw z etnoekipą wypełnić już treściami z Lubelszczyzny i więcej też o tych gwarach postaram się powiedzieć, bo to bardzo ważne, jak widzę, dla Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze, serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam jeszcze raz na to spotkanie w maju.